Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was Jave Dark. I witam was w 10 odcinku, nareszcie dostuknęliśmy podwójnej liczby. Z naszej serii Let's Play Spyro the Dragon. Tak, dzisiaj powracamy wreszcie do Spyro. Troszeczkę długo nie było, musiałem się przekonać do tego. I mi się wydaje, że dzisiaj sobie nakręcimy dwa odcinki nawet. W sensie ja bez rzędu nakręcę, więc mam naprawdę bardzo dużą ochotę na kręcenie właśnie ze Spyro. Mam teraz ochotę przejść tą całą misję, tą całą główną mapę. Niestety troszeczkę tą mapę musiałem przejść, to znaczy odblokować jednego Dragona, ponieważ no niestety niestety musiałem gdzieś zapisać grę, jako że przepraszam, jako że no co jest, złap to, jako że no na smoku trzeba blokować, to musiałem niestety blokować smoka. Ej! Bez przesady, ej! Dobra, wchodzimy tutaj. No i tak, w tym odcinku sobie jak zwykle przejdziemy przejdziemy sobie najpierw tą mapę główną, a później przejdziemy sobie dwie mapy poboczne, czyli... What the fuck? Co jest? Co to było? Ej, kolego! Nie za dobrze się czujesz? No co jest? Nie mogę trafić. No nie. No co jest? What the fuck? Aha! Takie buty! Ja tak się zastanawiam. What the fuck? O co tu chodzi? A tu, takie buty. Dobra, tutaj jest smok. Tutaj są te grzybki halcynki. I trzeba złapać teraz tego. Dobra, i mamy niebieskiego. Sparksa, ponieważ no, przyda nam się. Dobra, odblokujemy najpierw tego Dragona. Mazi. The fools you see in this world are invincible. But that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. No, czyli znowu gadka o aktualnych potworach, którego właśnie spotkaliśmy i tak dalej. Dobra, lecimy sobie tutaj, zobaczymy co tu jest. To nam poleci tak, teraz tam polecimy. I teraz tam powinniśmy polecić, tak? Aha, rozumiem. No to nie, ja się wracam, bo tutaj jeszcze mam do wykonania, w sensie rozbić te skrzynki dwie. Okej, okay. Tutaj mamy kolejne tego przejście do mapy pobocznej. I teraz pytanie, jak się tam dostać? Chyba w tą stronę? A nie. Czyli dobrze szliśmy. Tam trzeba będzie iść po prostu. O, dobra. I lecimy teraz automatycznie. Już nad nic nie muszę ruszać. Ja szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, kiedy przejdę do drugiej części, ponieważ drugą część naprawdę chciałbym bardzo przejść. Ale to wiem, że jeszcze troszeczkę potrwa. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jedynka trwa. Ile trwa i ile jest tych jeszcze map głównych, że tak powiem. No i kurde, zbieram tyle na Sparksa i teraz gówno. No nie, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz sobie przejdziemy. Nieważne. Tylko żeby ten odcinek nie był za długi. Ale dobra, tam 30 minut, co tam. Lubicie przecież Spyro, no. I tak, najciekawsze według mnie będzie trójka. Naprawdę, bo trójce to już się naprawdę bardzo dużo dzieje. I to bardzo. To już naprawdę fabularnie to przewyższa praktycznie każdą część. I tak samo, tak dwójka też jest. O, dzięki. Tam ktoś, co jest w ogóle tam na górze? Nawet nie wiem co to jest, ale jest fajnie. Dobra, włazimy tutaj. I tam gdzieś musiałem odblokować smoka. Tak robimy w klasie w szkole. Takie przerwy nasze wyglądają. No, zmienia ich. Ej, panie. No. O, dobrze, panie Bobrze. Ale suchary lecą. Dobra, lecimy jeszcze tam. Tam widziałem skrzynkę. Piąteczka. Tutaj jest przejście. JQ's, czy jakoś tak, już nie wiem, co to jest. O, i balonista, proszę bardzo. Niebieski tym razem.
Każdy balonista zauważa, ma inny kolor. O, czekajcie. Teraz mi się dobrze wybić. Dobra, ale jeden, drugi i trzeci, nie udało się. Dobra, zbieraj, zbieraj. I polecimy sobie do tamtej panny, która strzela tymi promieniami. Bo to chyba właśnie prowadzi do tej panny, tak. A nie, to jest kolo, które zamienia. Lol, to jest armatka jakaś. Lol, to ja będę się nią fajnie bawił. Czekajcie. To tak, musimy zmienić położenie tego. O. Gdzie tam? O. Okej, jeden zmieniony. I drugi zmieniony. Pięknie. Lepić by ci nie mogło. Dobra, lecimy do tego smoka. Dam widzę smoka. O tam. Dragon, the next dragon z komu. Hello, Spyro. Nicely done. I'll be done when I've toasted that nasty nork. Nasty nork. Dobra. Teraz lecimy. Czekajcie, gdzie musimy polecieć? Tam widzę dziesiątkę. To ja tą dziesiątkę sobie zbiorę. I teraz musimy polecieć z powrotem tam, no nie wierzę. Ale to chyba dobrze, to chyba dobrze. Nie jest to zbyt długa mapa, szczerze mówiąc, ta główna. Ale jednak troszeczkę nam zabrała czasu. Jeszcze tam widzę jedynkę. I przejście na górę. Dobra, mamy 200, 300 nawet jest. Lol, to tutaj jest, ja pierdzielę, trochę tego jest. A właśnie, to są te, które są takie takimi zegarami chodzącymi. Słuchajcie, muszę tutaj się rozejrzeć. Dobra, tutaj mamy to. Okej, rozumiem. Aaaa, czyli muszę dwa naraz. Ale dobra, mam dwa. No nie, wracaj tu. Czekaj, czekajcie. To tak, jeden, drugi. Okej, na czas gra. Dobra, jeden i jest, spoko, udało się. Nie było to takie trudne. Musiałem się jednak troszeczkę namęczyć. I tutaj mamy 20 punktów. Nie! Dupa! Dupa, z tego, że się tam dostałem, trzeba jeszcze raz. Czekajcie, gdzie to mam iść? Mam iść tam. No, czyli muszę wrócić tam. No nie, no tą mapę główną będę wchodził w nieskończoność. Ajajaj. Dobra, i teraz lecimy tam. I bodajże... Będziemy musieli raz. No nie, zostaw mnie. Beł. Dobra. Lecimy prosto. I znowu zabawa. W kotka i myszkę. Później sobie tutaj zlecimy na dół. Dobra, jeden. Nie dam rady go. Nie dam rady go, fuck. Dobra, koniec. Jeden. Drugi. I granat, który... Tylko ciekawy jestem, który pierwszy był. Dobra, udało się. I kolejne przejście do... to jest, od razu wam mówię, mapa do latania. Tak, to jest mapa do latania. Tylko pytanie, czy aż... Wiecie co? Ice flying. Flight. Dobra, wiecie co? Wchodzimy do tej mapy. Bo zanim ja się tutaj dostanę, nie chcę mi się znowu bawić w te zegary i tak dalej, nie chcę po prostu mi się w to bawić. Czyli po prostu sobie przejdziemy już do tej mapy i sobie polatamy. Czyli tak, najpierw latarnie. Pierwsza latarnia, druga latarnia, trzecia latarnia, której nie złapałem jeszcze raz, dobra. Aha, po prostu spadniemy. Nie udało mi się, bo to trzeba naprawdę perfekcyjnie to przejść, inaczej się nie da rady. Inaczej nie da rady tego przejść. Dobra. Jeszcze trzy.
Już myślałem, że nie złapałem. Jeszcze tak. I gówno. Gdzieś przegapiłem latarnię. Tam zup przegapiłem. Dobra, nie ma co. Jeszcze raz spróbujemy. Nie ma co namarnować czasu. Dobra. Czyli tak, tutaj. Nikogo nie ma, więc nic nie ma więcej. Tutaj. Tu jest latarnia. Fuck. Dobra, ale jeszcze się nie poddaję. Tutaj. Dobra. Będzie widzę ciężko. I to bardzo. Ale spróbujemy. Dobra, jeszcze raz. Te latarnie właśnie tak się ciężko zapala, bo trzeba się smyrnąć. Masz smyrnąć się trzeba. Dobra. Aha, czyli tutaj mam po prostu skręcić. Chyba złą drogą poleciałem. Ale może to nadrobimy. Zobaczymy. Okej. Mamy wszystkie. I teraz trzeba skrzyneczki. Okej. A skrzyneczka jest. Okej. Ja muszę teraz się skupić to cholernie tutaj. No nie! Jeszcze nie, zacinaj mi, proszę. Gdzieś tu jest jeszcze jedna skrzynka? Dupa. Dwie skrzynki. Już to widzę, dobra. Muszę poruszyć myszką, bo za chwilę mi się znowu gasi. A pierwszy raz nie zapomniałem. Zrobiście. Dobra. Już tak pozbędziemy się tych skrzynek, mniej więcej. Żeby nie latać dwa razy. Dobra, ale mamy naprawdę dużo czasu. Dobra, teraz tam. Potrzebuję jeszcze tak i jeszcze tu. I super, jesteśmy naprawdę ponad czasem. I teraz lecimy do tych... do tych... Pociągów. Lepiej będzie na przykład... Nie rozumiem troszeczkę. Aha, dobra. Beczki muszę rozwalać, o kurde. Dobra. Oj, będzie ciężko. Dobra, jest. I teraz z powrotem. Nie uda nam się, cholera. Chociaż... Tutaj 3 sekundy dostajemy, naprawdę dużo. Może? Nie no dupa, tu ich wszystkich nie ma. Czyli są w jakimś innym budynku. Zabrakło mi 3. Dobra, jeszcze raz. Próbujemy aż do skutku. Dobra, teraz tutaj. Teraz tutaj. No i jedno przegapiłem. No Jezus Maria, już mnie wkurza to powoli. Dobra, spróbujemy tak zrobić, żeby zebrać i latarnie, i skrzynki jednocześnie. Dobra. Dobra. Kurna, widzę, nie za bardzo mój skill latania jest dobry, ale... No nic, trzeba będzie próbować. Trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby później był czas. Dobra. O, dobrze, lataj. I do góry. Dobra, jest, latarnia. Jeszcze jedna latarnia. Latarnia. Dupa. Dobra, lecimy teraz po skrzynki wszystkie. Ale raczej wątpię, żeby już mi się udało. O Jezu, straszną mamy stratę. Przez to. Dobra, ale skrzynek też nie mamy wszystkich. Świetnie. Dobra. O Jezu. No jeszcze nie trafiłem.
Dobra, ale nie poddaję się, lecę do końca. Dobra. Nie poddaję się, lecę do końca. Dobra, podwójna dwójka. Tutaj widzę, są. Cholera, jakbym złapał teraz tego, to może by mi się udało, naprawdę. A było blisko, wie co, mógłbym to zrobić, naprawdę. Mogłem to zrobić. I to naprawdę dosyć szybko. Dobra, teraz spróbujemy z razem z tymi skrzynkami. Chociaż wątpię, żeby mi się to udało. O Jezu, 30 zapasu, ja pierdzielę, ale to będzie taki sprawdzian dla mnie, czy umiem latać. Dobra, jedną przegapiłem. Nic, wrócimy się po nią. A nie ma co, nie ma co. Nie ma co ganiać naprawdę tak długo po te skrzynki. Lepiej tak kupić się na latarniach. Dobra. Tak. Tak, no już zbierzmy. Nie, dobra, już nie da. Jak nic na siłę, jak nie da rady, to nie da rady, trudno. Tam jedną przegapiłem, cholera. Dobra. I teraz lecimy po tego. A wiecie co? Inaczej zrobimy. Inaczej zrobimy. Nie weźmiemy teraz tych latarni. Chociaż możemy je zapalić tutaj. Czekajcie, zapalimy te latarnie. I ruszymy po skrzynki. Te dwie. I je skrzynki. W sumie można od razu... Dobra. Jeszcze jedna. I teraz latarnie. Dobry pomysł, naprawdę. Fuck, straciłem kilka sekund. To dosyć dużo. Ale jeszcze się może wybronię. Okej. Dobra, i tutaj już strzepnijmy ich wszystkich. Czekajcie, czy wszystkich? Wszystkich, dobra, lecimy teraz tutaj. Nieźle. Dobra, to zostawmy go. Czy się uda? Udało się, ja pierdzielę, udało się. Jest! O kurde, to było naprawdę ciężkie. O Jezu. Cholera. Naprawdę ciężko było, to była naprawdę ciężka walka. Dobra, i spróbujemy jeszcze jedną planszę przejść. Najwyżej będzie troszeczkę dłuższy odcinek, jak zwykle. Jak mi się przedłużają ostatnie przedcinki. A tutaj jeszcze mamy do wykonania, że tak powiem... Do zebrania jeszcze, przepraszam, kilka diamentów. To już sobie je zbierzemy. Już sobie je zbierzemy, bo to już widzę, jest końcówka. Super, teraz Sparks był zajęty mi z żreniem motyla, zamiast zbierać kurde diamenty. Czy tam klejnoty, czy tam brylanty, już nie wiem co to jest. Okej, nie wszystkie. Świetnie, czyli gdzieś przegapiłem. Dobra, szczerze mówiąc mam te diamenty już w dupie. Lofty Castle. Tym razem ona będzie już normalna, bez latania i tak dalej. Może być Jojo. Co to jest za mapa? Kompletnie nie kojarzę. No jak mam kojarzyć mapę, którą nigdy nie grałem? Dobra, zbieram sobie jak zwykle przedmioty. Kurna, jakieś diabły. Jakieś porąbane, latające gówna. What the fuck? Co to niby jest? Że to niby fajne? to je aluminium. Dobra, lataj. Jakiś...
A, rozumiem, trzeba spać. No, rozumiem. Rozumiem. Ale już rozumiem, trzeba przebić balony, po prostu. I same diamenty będą nam wskakiwać, że tak powiem, do tego. O, widzicie? O to chodziło. Lecimy teraz tam. Czy to atakuje? Czy po prostu lata? To są ptaki jakieś głupie. Dziwne. Widzę, tam są klatki do blokowania. Będzie ciekawie. Ty diable wcielony. Oszty! Atakuje mnie stamtąd. Aż taki zasięg ma? No nieźle. No. To jest wróżka. Ulew, klatka. Klatunia. A, ona nam uruchomi teraz tego. Rozumiem. To lecimy sobie teraz do tamtej wróżki. Już myślałem, że spadnę już tak na dzień dobry. Okej. Okay. O. O, z poświęceniem! Życie zmarnowałem. W sumie mogłem z tamtej strony. Dobra, nieważne. Spierdzieliłem to. O, coś fejlowy odcinek mi wychodzi. I drugi chyba też wyjdzie taki. Jak już jesteśmy, to... To daj mi ten taki srebrny coś. Ty też. Możesz mi dać... Całe życie możesz mi dać. No chyba cię pogrzało. No nie. Nie. Spadaj. Dobra. Ty, Sparks, weź się nie opierdzielaj, kurna mać, no! Ja jeszcze nie odzywam, naprawdę. Już mam dosyć tej gry. Mam dosyć tego sterowania w jedynce, bo jest naprawdę wkurzające. Ja pierdzielę. Jakie to jest kur... Głupie ptaki, no. Ale muszę zebrać te srebrne, żeby później było dodatkowe życie. Możesz! Możesz! Co za palanty, ja pierdzielę, za szczęście grzybki tu są. O Jezu, już mam dosyć, naprawdę, dosyć! Zabierzcie mnie stąd! No! Aha, rozumiem, dobra. Zabierzcie mnie stąd! Takie buty. On atakuje. Lol. Dobra. Bierzecie mnie. Bierzcie co chcecie. Okej, okay. I kolejny smok. Nareszcie wyciszenie muzyki. Cisza. Mudada. Fairies are always on your side, Spyro. No fajnie. Dobra, czekajcie. Tutaj nie możemy spaść. Dobra. Lecimy tam. I tutaj widzę droga zwycięstwa. O, spadaj! Jakieś głupie diabły, naprawdę. O Jezu. Oj, chyba nie nagram dzisiaj drugiego odcinka. Pójdę sobie w LoL'a gram. Pogram. Tu jest wyjście na górę. Tylko co tutaj jest? A, spoko. Rozumiem, kurna. Jakie to unoszące się jakieś gówna. Na balonach. Uczepili gówna na balonach, się cieszę. O, kolejne. I teraz trzeba jeszcze raz zrobić to, chociaż nie. Przecież... Czekajcie. Tam gdzieś była wejście tutaj.
Tylko tutaj nic nie było. Wróżka zębuszka jeszcze była. Gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. A tam, tam jest wróżka nasza. Tylko że ja się tam dostanę. Dostanę się, tutaj nie byłem, więc. Dobra. Lecimy teraz tam i kolejny dragon. A ty bierz tego motyla. Baruti. Dobra, lecimy. Znowu. A nie, czyli wróżka będzie jeszcze, trzeba będzie tam poszukać jeszcze jednej wróżki. Rozumiem. Ale jedno jest za odpowiedzialne za tamtą wróżkę. Dobra. Kurda, co za debile na balonach. Kurda, jest przepaść. Nie, ja sobie na balonie polecę. Jeszcze będę, kurna, ryzykował sobie życie. Tylko, że po to, żeby na balonach polecieć. Nie no, świetnie. Świetny pomysł. Teraz tam. Okej. I mamy gotowe przejście. Cześć. Dobra. I lecimy teraz tam, chyba. O, przyzwyczaiłem się, kurna. Dobrze tego. Dobrze skill odpowiedziany. O kurcze, co tu jest? Na dole? Co tu jest na dole, bo nie wiem. Chciałbym, szczerze mówiąc, tam spaść, ale nie widzę, co tam jest. Wow, świetnie. Cebula, to jest cebula z tego, jak się jedzie na Mikołajki, na basen, na hotelu Gołębiewskiego, tam jest właśnie taka cebula, że się zjeżdża i nagle do wody. Ja pamiętam, kiedyś rąbnąłem dosyć mocno bokiem i odechciało. Już do tej pory nie lubię, nie lubię cebuli, tak więc. I do jedzenia, i zjeżdżalnia, więc w sumie na jedno wychodzi. Czyli teraz lecimy tam. Dobra. Zwalony. Wróżka. Jakieś kurna. Głupie ptaki to są. Ja pierdzielę, co to jest w ogóle jest? Dziwne. W ogóle ta gra Spyro jest dziwna, co ja się przejmuję. Ejejejejejej. Nie jest, szczerze mówiąc, zbyt trudna, bo te latające gówna nic mi praktycznie nie robią. I teraz lecimy tam. O, i tam jest już wyjście. To ja niepotrzebnie tutaj lecę, ale w sumie mogę odblokować już. Dobra, jakby co, to jest gotowe. Tylko ja tym razem chcę polecieć jeszcze w tamtą stronę, ponieważ już zostało troszeczkę jeszcze diamentów. O, tam musimy polecieć. I cebula. Będzie mi się ten poziom z cebulą kojarzył. Good question, where I must go. Czyli muszę wrócić z powrotem na, że tak powiem, spawn. A nie, tam muszę lecieć. A, to spoko. No nie, znowu mi się wygasił. Czyli już ponad 20 minut nagrywamy. Whitehop na pewno. Tu jest wróżka. Czyli z powrotem. O, shit. Siema. Wow, żaden nie oberwał. O kurde, żadnym nie oberwałem, żadną strzałą, bo myślałem, że na pewno oberwę. Dobra. Odblokowane. O, jeszcze tutaj są dwa. No nie mówcie, że będzie... Ja pierdzielę, jest 400 na tej mapie. To gdzie kurde te 100 kolejne jest? Chyba, że w tej skrzynce jest jeden, ale w co raczej wątpię. Dobra. Lecimy teraz. No nie ma sens. Nie, jeszcze 400, głupie. Jezus Maria. Czekajcie, gdzie był jeszcze ten teleport? Chyba tutaj. Nie, tam nie. Czyli tutaj na górę. Tutaj.
A, w tej jaskini, czy jakby tak, jakoś tam, gdzie wisały te gówna dwa obok siebie. Świetnie, dobrze, w tą stronę. Ja pierdzielę. Nie, ja dzisiaj tylko jeden odcinek nagram, nie mam mowy. Jestem już zmęczony. Czyli w tą stronę. A i droga zwycięstwa. Dobra. Kojarzy mi się teraz droga zwycięstwa z Pokemonami Victory Road. Bo tak, właśnie tam też trenerzy byli ustawieni. Okej. Okej, okay. Okay, jest! Udało się. No dawajcie, zabierzcie mnie hen wysoko. Dziękuję. O, i Dragon. Jeni. Nie, dziwna nazwa. Ah, Spyro, thanks. Supercharge will get you to new places here. No nie, Supercharge znowu. Ja to jest gówno, jak ja tego nie lubię. Spyro Supercharge jest do dupy. Rozumiem w dwójce albo trójce, ale tak to takie gówno jest. Gdzie ja mam kurna iść z tą super szarżą? Tu jest klucz. Dobrze, że go nie wziąłem. Znaczy, w sensie dobrze, że go teraz wziąłem. Aha, rozumiem. Nie, stop. Rozumiem, czyli to po prostu ty tej super szarży nie masz, tak powiem. To nie wiem, po co była ta super szarża. Wiem, po co ona była. Żeby dostać się do dodatkowych punktów. Nie, po co, Jezus Maria. Dobra, nieważne. Muszę się dostać z powrotem do teleportu na górę. Dobra, ale spróbujemy to teraz zrobić za pierwszym razem. Bo nie chcę mi się wracać już z powrotem tutaj. Idziemy. A no nie, to nie wiem, czekajcie. Dobra, ale teraz już wiem, jak tam się dostać. Troszeczkę trzeba pokombinować. Dobra, teraz już wiem. Trzeba skręcić troszeczkę w lewo. Nie, to nie o to chodziło. Nie! Zapomniałem, że Spyro nie skacze tak jak w Spyro 2. Ale jak ja mam się tam dostać? Pytanie. Na śniadanie. Czekajcie, może... No nie! Ej, kamera! What the fuck? A może... Dupa! Dupa blada! Stąd nie wyjdę. No to nie, wolę spaść. Dobra. I teraz pytanie, jak mam się tam dostać, ludzie? Bo jeszcze muszę zebrać do te. Wiem, że mogę iść do skrzynki, no. Ale muszę się tam dostać, no kurde, jak mam się tam dostać? Żadnego tutaj... Chociaż czekaj, czy tam coś widzę? A nie, to jest po prostu... Chyba już wiem. Ja nie w tą stronę szedłem, w sensie są super szarżą. Super szarżą nie trzeba, nie można było iść. Zobaczcie. Nie tam, tylko tam. I teraz się wszystko zgadza. Oj, stop! No nie! Dobra, jak już tu jestem, to zbiorę tą skrzynkę. Ale widzicie, jaki jestem kurna kombinator? Wszystko działa i teraz będę miał 400 walone. Jakby nie mogli zrobić 200 albo 100.
O Jezu. Męczarnia, męczarnia z tymi mapami. Robią coraz trudniejsze. Dobra, ale mi się wydaje, że właśnie na tej mapie skończymy, bo ja już mam naprawdę dosyć idę grać w LoL'a. Renderuję to i gram w LoL'a. Dobrze! Jeszcze raz się zwal. Tutaj? No nie mówcie, że muszę... Ja pierdzielę! Nie, czekajcie. Victory Road. No. Dobra, i teraz musi się udać, teraz musi się udać. Czekajcie, tylko... Nie! Już mam dosyć. Jezus Maria, uparta ta gra. Dobra. Ja się po prostu zaszlachtam, ja już mam dosyć tej gry, ja już chcę skończyć tą serię i zacząć jakoś normalną. Znaczy w sensie dwójkę, bo tak to jakoś z jedynki nie za bardzo się dobrze, nie za bardzo się w niej czuję. Jest! I udało się, tylko to nie jest tyle punktów, ile tutaj jeszcze mi brakuje. Chyba, że tutaj walnie. Chociaż? Chyba mamy. Nie! Po co? A jeszcze przy tym. Jeszcze przy... A, dobra, spokojnie. Jeszcze przy tym, jak to się nazywa. Przy tam, gdzie się wychodzi. Do głównej mapy. Ta tam jeszcze zostało. Pewnie z pięć. Pięć... trójek. Fajnie, że to są trójki, ale... Dobra, to trzy piątki, Jezu. Czepiacie się, wiecie co. Dobra, tutaj. I teraz w tamtą stronę. I do wyjścia. A, do wyjścia nareszcie! Już mam dosyć. O, jest piątka i dziesiątka, spoko. Okej. Return home! 400 punktów na 400 i wszystkie są... Moki. Żadnego jajka nie było. Dobra. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że wam się Spyro spodobał. 10 odcinek jubileuszowy, taki praktycznie. Tak więc wyjątkowy. No i cóż, dziękuję wam, że byliście razem ze mną. Do zobaczenia. Jeszcze tam widzę 3 dwójki, więc jedynki. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, siemka.